wszystkim użytkownikom internetu, ze szczególnym uwzględnieniem tej strony internetowej, którą tam widać za moimi plecami. Bardzo dziękuję za życzliwe zainteresowanie. Rzeczywiście, najczęściej jednak życzliwe. I cóż, bardzo proszę o propagowanie wieści o tym, że w internecie w ogóle coś takiego wisi, że w ogóle jest takie danie w menu. No bo główny problem tej kampanii wyborczej to jest embargo informacyjne, jakim moja kandydatura obłożona została przez media głównego ścieku w Polsce. I przełamać to embargo, przełamać tę zasłonę, tę kurtynę dezinformacji albo przemilczenia można w dużej mierze dzięki właśnie Państwa zaangażowaniu, jeśli przeczytawszy, podchwyciwszy, co tam można na tej lub innych stronach internetowych znaleźć, na jakichś tam fanpage'ach i temu podobnych facebookowych i innych przejawach ludzkiej inwencji i inicjatywy. Jeśli cokolwiek z tego Państwu przemawia do przekonania albo do gustu, to najlepiej będzie, jeśli podzielicie się dobrą nowiną z innymi, jeśli zechcecie przekierować, przesłać, podsunąć innym do oglądania, do lektury to, co tutaj znaleźliście. No bo nie ma co liczyć na to, że telewizor ten centralny, jedna, druga gwiazda śmierci, ni stąd, ni zowąd zacznie akurat moją kandydaturę reklamować szerzej. Na to nie ma co czekać, nie ma co liczyć, a zatem wszystkich życzliwych mi troli internetowych, wszystkich życzliwych użytkowników, czytelników, słuchaczy, oglądaczy mojej twórczości filmowej czy przejawów mojego gawędziarstwa historyczno-publicystyczno-politycznego. Wszystkich zachęcam do tego, żeby i z innymi się podzielili. Na tę stronę internetową zajrzeliście Państwo łącznie setki tysięcy razy, a w szczytowym okresie ruch na stronie przekroczył, zdaje się, 10 tysięcy wejść na dzień. To jest skromnie. To jest nie za wiele. To ciągle tutaj jeszcze jesteśmy w takim zamkniętym kręgu i żeby ten krąg przełamać, podeślijcie, podsuńcie, wskażcie no, linki chociażby do jakichś programów internetowych, w których mam okazję szerzej dzielić się moimi przekonaniami dotyczącymi stanu państwa polskiego i mam okazję szerzej dzielić się moimi najlepszymi życzeniami dla moich rodaków, no bo najlepsze życzenie jest takie, żeby państwo polskie istniało, żebyśmy mogli je zmieniać, naprawiać, łatać, reformować, no to trzeba zadbać o samo jego istnienie, co w aktualnym stanie rzeczy, jak wiadomo, nie jest wcale takie oczywiste. Z góry dziękuję za tę pomoc.